piękny dzień. Więc tato postanowił zabrać dzieci do zoo, by mogli zobaczyć słonia. Dzieci zapiszczały radośnie. Wieścić jej tę wiadomość. Dzieci... Zosia! 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 Świetnie. Witek powiedział: zabierzmy też Azora. Azor. Azor. Jak to Azor? Azor. Jak przystało na psa i radośnie zamerdał ogonem. Jacek i Witek bardzo chcieli zobaczyć słonia. Rodzice przygotowywali się do wyjazdu. Azor biegał między nogami swoich państwa. Pogoda dopisywała. Zosia postanowiła zabrać Azora na spacer przed wejściem do zoo. Ale Witek ubiegł Zosię i Azor od dawna był na dworze. W końcu późnym popołudniem cała rodzina zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. Został w dumie słoń. Rany, jaka wielka trąba, wykrzyczały dzieci. Mama uciszyła radosne piski swoich dzieci. Możecie być dumni. Wasze rodziny były wspaniałe. Jest remis. Zdecydowanie remis. Wszyscy spisaliście się genialnie. Słuchajcie, chyba już czas na oczepinę.